Edward Malcolm Buck urodził się w 2510 roku na planecie Draco 3. Matka zrezygnowała z kariery wojskowej, by wychować go razem z siostrą Lucy, a ojciec był prostym pracownikiem doków, również skupionym na rodzinie. Edward nie był typem kujona. Wakacje spędzał nad Złotym Morzem z dala od wielkich miast pod opieką wujka Lu, który jako rybak zajmował się dostarczaniem owoców morza. Prawdziwe przygody Buck przeżył na wyprawach po olbrzymie oktowalenie, na które polowano na wielkich statkach wielorybniczych i które były naturalnymi mieszkańcami tego świata sprzed kolonizacji i terraformingu. Zupełnie jak na dzikim zachodzie na starej ziemi, stwierdził. Młody Edward poznał smak wolności i zaczął marzyć o własnych przygodach, które będzie przeżywał jak dorośnie. I właśnie wtedy na Draco 3 dotarły wieści o kontakcie z obcą rasą na planecie Harvest. Marzenia musiały zejść na dalszy plan, bo jak sam Buck stwierdził po latach, był tylko jeden nieobłąkany wybór. Zaciągnął się, jak tylko pozwolił mu na to wiek. Chciał bronić swego domu i reszty ludzkości. Akurat kosmici dobrze do tego motywowali. Mimo powszechnej propagandy, Buck wiedział, że wojna nie idzie po ich myśli. Z wczesnych lat służby najlepiej zapamiętał konieczność częstego zapadania w kryosen. Nie ze względu na dyskomfort, tylko na fakt, że z każdym kolejnym spotkaniem jego rodzice siwieli coraz bardziej. Zawsze trzymali się razem i żyli szczęśliwie. Jego siostra Lucy założyła rodzinę i miała dwie córki, Cyan i Cho. Był też najmłodszy siostrzeniec Xu, ale jego Edward nie zdążył poznać. Covenanci odnaleźli świat Draco 3 i zniszczyli wszelkie życie na nim. Buck był wtedy zamrożony. Gdy został wybudzony, minęło już sporo czasu i sam wspomina to jako lekcję historii o swoim własnym życiu. Po zniszczeniu obrony planety na powierzchni wylądowały trepy i szakale, mające ścigać niedobitków. Ponoć polowali na cywili dla sportu i zjadali ich na surowo. Na Draco 3 wysłano Spartan, jednak przybyli zbyt późno, by kogokolwiek uratować. Walczyli z najeźdźcami jedynie w akcie zemsty, a propaganda pokazywała nagrania z ich walki, by siać optymizm. Buck znał gorzką prawdę, że Spartanie nie są w stanie być wszędzie i uratować wszystkich. Co niby zrobili dla mamy Edwarda? Albo dla Lucy i jej dzieci? Buck nie mógł liczyć na superżołnierzy. Jako zwykły człowiek musiał im dorównać. Dlatego zaciągnął się do ODST. Buck dostał obsesji na punkcie poznania losu swojej rodziny i innych mieszkańców zniszczonego świata. Wszyscy mu to odradzali, bo nie było sensu zadręczać się przeszłością. Ale Buck znalazł w tym sens. Dotarł do każdego istniejącego nagrania ze zniszczonego Draco 3. Z uwagą obejrzał wszystko, do czego udało mu się dotrzeć, a potem odtworzył to od nowa. Chciał poznać bezwzględność wrogów. Chciał wypalić te obrazy w swojej pamięci, by już zawsze nawiedzały go w snach. Chciał być pewien, że nie zapomni prawdziwej natury kosmicznych najeźdźców. Chciał być gotów walczyć o wszystko, czego Covenanci jeszcze im nie odebrali. To właśnie jako komandos ODST mógł się najlepiej przysłużyć. Błyskawicznie dostał zgodę i przydział, a ostatecznie stał się dowódcą oddziału Alpha 9, w którego najbardziej znany skład wchodzili Dutch, Romeo, Mickey i najświeższy rekrut o niepozornym pseudonimie Rookie. Sam Buck stwierdził kiedyś, że on jako jedyny w tym zespole posiadał zdolność układania planu działania w locie i pod presją, więc nic dziwnego, że to on posiadał najwyższą rangę. Jako dowódca dbał o swoich i nigdy nie porzucił kompana bez próby uratowania go. Karierę wojskową Bucka oraz wydarzenia z gry Halo 3 ODST możecie poznać w poprzednim filmie o Bucku oraz w materiale o fabule tej właśnie gry. W momencie publikacji jeszcze go nie ma, ale docelowo ma być wszystko, więc na pewno w końcu się ukaże. W trakcie gry Buck jako postać nie zostaje przesadnie rozwinięty, ale jego związek z Weroniką Dare czekał moment przełomowy. Była to słodko-gorzka relacja dwójki ludzi, których bardzo mocno ciągnęło do siebie, ale którzy ze względu na niespokojne czasy, specyfikę pracy Weroniki jako oficera wywiadu i trudne charaktery obojga coraz się rozchodzili. Poznali się podczas czasów na Castellaneta, gdzie dwójka zarobionych służbistów w obliczu potencjalnego końca świata natychmiast padła sobie w ramiona. Oboje wspominali spędzony razem tydzień jako najlepsze dni swojego życia. Po upływie okresu przepustki wrócili do obowiązków, a następne spotkanie miało już charakter służbowy. Pani oficer ONI dostała misję odzyskania ważnych danych z laboratoriów w Sargasso i oddano jej pod komendą dwa zespoły ODST, w tym Alpha 9. Relacja dwójki dawnych kochanków była niezwykle szorstka.
Der egzekwowała posłuszeństwo niepokornego Baka, który nie mógł rozgryźć natury ich relacji. Weronika jako członek wywiadu była bardzo stanowcza, jeśli chodzi o tajemnice służbowe. Natomiast Edward dbał przede wszystkim o kompanów broni i nawet naraził powodzenie operacji koordynowanej przez Der, by uratować dowódcę drugiego zespołu, komandos Sarah Palmer. Oboje rozstali się w chłodnych stosunkach i unikali się przez lata. Los znów ich połączył i była to dobrze znana nam misja desantu komandosów ODST na statek proroka Żalu podczas walk o nową Mombasę. Oddział Baka został poinformowany o zmianie planów, jednak, jak to bywa w przypadku wywiadu i szorstkich relacji z Der, nie znali swojego nowego zadania. Weronika dyskretnie zmieniła kurs z kapsuł Alpha 9 i tym samym uratowała im życie, bo większość żołnierzy zginęła w fali uderzeniowej, gdy statek Covenantu wykonał skok w nadprzestrzeń tuż nad miastem. Gdy Edward wylądował w swojej kapsule i zaczął szukać reszty zespołu, dotarło do niego, jak bardzo martwi się o Der i że wcale o niej nie zapomniał przez te lata. Gdy para ponownie się spotkała, Buck najpierw dostał od pani oficer w zęby za porzucenie misji, a następnie dawni kochankowie zjednoczyli się w pełnym ulgi pocałunku. Po wypełnieniu misji ich wspólna przyszłość była dla nich jasna. Wracają na służbę, by jak najlepiej przyczynić się do uratowania przyszłości dla gatunku ludzkiego i swojej wspólnej. Teraz przeskakujemy sobie do okresu tuż po zakończeniu wojny. Do życia usatysfakcjonowanego Baka wraca motyw jego rodzinnego świata – Draco 3. Tuż po uspokojeniu nastrojów i rozpadnięciu się przymusowych sojuszy, rebelianci wrócili na wyludniony świat, który jak się okazało wciąż był zdatny do zamieszkania. Covenanci nie zniszczyli go całkowicie, zachowując go dla potrzeb swego krwawego sportu. Zjednoczony rząd Ziemi nie był w stanie zapanować nad ponownym zasiedleniem planet, które ucierpiały podczas wojny. Ale w końcu postanowiono wysłać na Draco 3 oddział żołnierzy, mający zdestabilizować organizację rebeliantów poprzez zabicie ich przywódcy. Niewielu pierwotnych mieszkańców tego świata było na aktywnej służbie, a już zwłaszcza w oddziałach ODST. Wybór Baka i drużyny Alpha 9 był oczywisty. Dla niego samego było to jak budzenie dawnych demonów, z którymi zdążył się już rozprawić. Powrót na Draco 3 był zbyt osobisty. Dolą dobrego żołnierza było jednak przyjmowanie rozkazów i wykonywanie zadań. Niechęć Edwarda do Spartan do tego czasu nie osłabła, jednak kiedy znany nam weteran walk o Ridge, June, zaproponował mu udział w kolejnej wersji programu Spartan, Buck był chętny. Nie przepadał za samą ideą garstki superżołnierzy i poświęcił życie, by im dorównać, ale każdy Spartanin, jakiego znał, był porządnym człowiekiem. No i jako jeden z nich mógł zdziałać znacznie więcej. Wtedy jednak odmówił kierowany solidarnością z resztą drużyny, której nie uwzględniono przy rekrutacji, oraz planami na wspólną przyszłość z Weroniką Der, oficerem ONI. Wszystko to zaczyna być istotne w kontekście najbliższych wydarzeń na Draco 3. Drużyna Baka zostaje złapana w pułapkę, przygwożona ogniem, a Ruki pojmany. I wtedy, w momencie gdy Romeo i Gani, to taka pieszczotliwa ksywka Baka, kłócą się o decyzję, od której będzie zależeć życie najmłodszego z drużyny, z odsieczą przychodzą oni, Spartanie. Buck rozumiał typową niechęć komandosów ODST do Spartan, jednak w sytuacji życia i śmierci uważał ją za głupotę. Ostatecznie ingerencja superżołnierzy nie wystarczyła, by uratować Orukiego. Po smutnym i pełnym emocji pogrzebie, June ponownie spotkał się z Buckiem. Odsiecz Spartan oznaczała, że program czwartej generacji udoskonalonych ludzi okazał się sukcesem. Szefostwo poszerzało rekrutację i tym razem uwzględniono całą drużynę Alpha 9. Musiało do tego dojść. Główna wymówka Edwarda zniknęła. Do tego miejsca sprowadziły go jego własne czyny i własna praca. A najważniejszym czynnikiem była Sarah Palmer. To ona przed laty była dowódcą drugiej grupy podczas misji na Sargasso. Swoją niesubordynacją wobec Weroniki Buck ocalił Sarze życie i ten czyn ujawnił swoje następstwa po latach w postaci Spartanki Palmer ratującej go z opresji. Komandos nie mógł pozostać obojętny. I tym razem nie powiedział nie. Bo rozumiecie, Buck tym jaki jest, swoją niesubordynacją, swoim brakiem pokory, sprzeciwił się rozkazom najbliższej wtedy osoby, uratował Sarę Palmer. Później, również będąc sobą, odmówił wzięcia udziału w programie Spartan 4, będąc solidarnym z resztą drużyny. Potem musiał trafić na Draco 3, bo to był jego dom i był jako jedyny żołnierz komandos wtedy dostępny. To musiał być on, to musiał być jego zespół. A że Spartanie byli sukcesem,
A Sara Palmer zgodziła się, bo jak się dowiadujemy, gdzie indziej wszyscy poza Buckiem się zgodzili na tak zwaną pierwszą klasę w szeregach Spartan 4. I potem osoba, która przyjęła propozycję, którą Buck odrzucił, która żyje dzięki niemu, dzięki temu, jaki on jest, ratuje jego i większość jego drużyny z opresji. To naprawdę musiało do tego dojść. Musiało dojść do faktu, że Buck został Spartaninem. No i nie bez znaczenia był fakt, że Buck mógł ponownie spojrzeć na Draco 3. Nie poznawał rodzinnej planety, nic mu nie zostało po życiu bez UNSC, więc równie dobrze, on również mógł się zmienić. Zgodnie z obietnicą, wraz z pozostałościami drużyny Alpha 9 przystąpił do pierwszego etapu przemiany w Spartan. Bez poległego Rukiego i Dacza, który przeszedł na emeryturę. Buck, Mickey i Romeo utworzyli nową drużynę, dalej nazywaną nieoficjalnie Alpha 9. A sam Edward, mimo zrównania rangi z towarzyszami, dalej był nieformalnym liderem i największym autorytetem grupy. Operacje na Marsie były bolesnym procesem, ale to ponowne szkolenie pod okiem Juna, komandera Musy i kapitan O'Day były szczególnie trudne. Zaprawiony w bojach weteran został sprowadzony do roli ucznia, muszącego zmienić nawyki wpojone przez lata służby, a w pewnym sensie nawet do nastolatka, nie mogącego odnaleźć się w dojrzewającym ciele. Uczucie nienaturalności, jakie towarzyszyło przyzwyczajaniu się Bucka do swoich nowych rozmiarów, napełniło go refleksją na temat poprzednich programów Spartan. Zamiana z dorosłego w superżołnierza była jak ponowne dorastanie. Jak uczenie się swego ciała na nowo. Młodzi rekruci przychodzili te zmiany tylko raz, a Buck, który od zawsze był trochę niedojrzały, czuł się jakby dorósł po raz drugi. Nie dotyczyło to jedynie jego fizjonomii. Weronika powiedziała mu wprost: dojrzałeś. Gdy bez przekamarzań zgodził się na kolejną tajną misję i stwierdził, że zaufa jej osądowi. To nie było w stylu Edwarda Bucka z ODST. Po zakończeniu wojny wrócił problem ludzkich rebelii, a niedobitki kowenantów wciąż panoszyły się po znanej przestrzeni kosmicznej. Ponieważ duża część obecnych weteranów, włączając to Bucka, zaciągnęła się, by walczyć z kosmitami, nowi Spartanie preferowali misję przeciwko dawnemu przymierzu. Było tak przez kilka miesięcy, gdy trio znane niegdyś jako Alpha 9 wypełniało zadania neutralizowania dawnych kowenantów. Gdy jednak doszło w końcu do misji skierowanej przeciwko ludziom z rebelii, Buck musiał zmierzyć się z winami swojej przeszłości. Mickey go zdradził. Przytknął lufę do hełmu niedawnego dowódcy i oddał jego i Romeo do niewoli rebeliantów. Narażenie swoich podwładnych. Zaprowadzenie większości z nich do grobów. Dopuszczenie do śmierci Rukiego. I w końcu skierowanie walki przeciwko innym ludziom. Buck potrzebował typowej dla siebie pyskówki w dyskusji z Mickeym i kuszenia losu, bo nie miał żadnej odpowiedzi na te zarzuty. Gdy w końcu udało mu się sprowokować zdrajcę do uderzenia go, a tym samym wystawienia się na cios, wywiązała się walka grupy niezdyscyplinowanych rebeliantów ze znaleźnym sprzętem przeciwko wyszkolonemu Spartaninowi. Gdy Romeo kończył misję, Buck mógł rozprawić się z Mickeym. Gdy role się odwróciły i to Edward miał zdrajcę na muszce, oznajmił, że go nie zastrzeli. Perspektywa osądzenia i spojrzenia w twarze zawiedzionych towarzyszy wydawała się Mickiemu gorsza od śmierci. Ale Buck miał ostateczny argument. Zbyt wiele razem przeszliśmy. Coś, co nie przeszkodziło kompanowi odwrócić się od własnej drużyny, dla dowódcy było zbyt istotne. Po traumie, którą Buck określił jako najgorszy dzień w życiu od zniszczenia Draco 3, drużyna Alpha 9 ostatecznie przestała istnieć, a Edward, zmęczony presją, poprosił o przydział do oddziału, którym nie będzie dowodził. Wszyscy chyba wiemy, gdzie nasz ulubiony Spartanin czwartej generacji trafił. Taki właśnie był Buck. Wierny kompanom, oddany sprawie i nie tracący z oczu tego, co słuszne. Pamiętający, skąd się wywodzi, gdy los jego rodzinnego domu pomagał mu podjąć decyzję odnośnie przyszłości jako komandos ODST, a potem Spartanin. Żywiący typowo dla piekielnych skoczków niechęć do superżołnierzy, jednocześnie nie będąc głuchym na wzywającego przeznaczenie. A ostatecznie wciąż pozostawał niedojrzałym smarkaczem, któremu mnóstwo czasu zajęło określenie swoich uczuć do Weroniki i który nie mógł odpuścić nawet kiedy wymagała tego sytuacja. Ten rybak o złotym sercu walczył z obcymi i rebeliantami nie tylko o to, co słuszne, ale przede wszystkim, by okropieństwa, których doświadczył, nigdy go nie złamały. Każdy z poprzednich Spartan zastrzeliłby Mickiego na miejscu. Master Chief, Jun, pewnie nawet Romeo. I dlatego Spartanin Buck okazał się ostatecznym wzorem swojej generacji superżołnierzy.
generacji będącej nie tylko maszynami do zabicia, ale też mającej pozostać ludźmi z krwi i kości.